Jak się macie, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Graf i zapraszam was do kolejnego odcinka z grą karcianą Władca Pierścieni LCG. Dzisiaj kontynuujemy serię progresywną. Będzie to ostatni scenariusz z cyklu Przeciwko Cieniowi Dolina Morgul. Scenariusz bardzo specyficzny, z którym będziemy musieli się rozprawić z trzema bossami. I próbowałem zrobić to monoduchem, próbowałem to robić mono wiedzą, ale jednak wróciłem do Danhira, bo to jest najsilniejsza talia przeciwko temu scenariuszowi, jeżeli chodzi o tą liczbę kart, które mam dostępne akurat tutaj w serii progresywnej, więc chcę wam to pokazać i jak widzicie, trzy razy zagrałem, trzy razy wygrałem, raz nawet w koszmarną wersję, więc talia jest bardzo dobra. Mamy tutaj sprzymierzeńców, którzy dają dużo siły woli. To jest bardzo ważne. Mamy dobór kart średni, ale nie najgorszy. I bardzo ważne jest Imradis tutaj, żeby ustawiać karty, które dobierają karty takie jak Foulhammer oraz Ancient Mahon w przodu, żeby dobierać tych kart więcej. Oczywiście z Gandalfa później możemy dobrać. Elfhelm się przydaje po to, żeby zagrożenie trzymać niżej, jak nam się jakaś zguba wyjdzie. Bronia, oczywiście, dzięki Meremu możemy zagrywać na Danhira, żeby atakował za więcej, bo nie powiedziałem, ale Danhira atakuje za plus 1 więcej w strefie przeciwności i może atakować w strefie przeciwności, to jest najważniejsze, więc trzymamy wszystkich wrogów w strefie przeciwności i Danhirem ich pokonujemy, a siła woli zbada nam obszary i niczym się tutaj nie musimy stresować, mamy testy woli, gdy ktoś do nas wejdzie zwarcie, to mamy Light in the Dark, Feint, gdyby się pojawiło więcej niż jeden wróg, bo tak też się czasami może zdarzyć, to Out of Sight czasami się przydaje. Przydaje mi się w koszmarze, tutaj powiem. Obniżanie zagrożenia, bo zagrożenie chcemy mieć bardzo nisko. No i w zależności co nam trzeba, to Dwarven Tomb. Krasnoludki, grobowiec pozwala nam z jakieś wydarzenie cofnąć z powrotem na rękę. Resourceful sobie dołożyłem, też się przydaje. No i niespodziewana odwaga, bo Danhir czasami kilkukrotnie może zaatakować. Więc tak wygląda Tyroja i przejdźmy do rozgrywki. Dziś ponownie na Dragon's Cards. Widzicie, chciałem nagrać to w sposób normalny, ale niestety technologia trochę nie pozwoliła, więc może spróbuję następnym razem jeszcze raz. No ale tak, jak widzicie, bohaterów, o których już przed chwilą opowiadałem. Startowa ręka, o tym nie wspomniałem, na startowym ręku bardzo chcemy mieć tak, przede wszystkim jakąś broń, obniżanie zagrożenia, ewentualnie dobór kart. To są trzy rzeczy, które musimy mieć. Tak, no wiadomo, nie zawsze się trafią wszystkie trzy, jak mi tutaj, bo tutaj mi się pięknie trafiły, ale dobrze by było. Bo jest broń, Imladis to jest dobieranie kart, no i zagrożenia, obniżenie zagrożenia w Elrond Council i Kaladin's Greeting, więc świetna startowa ręka, oczywiście ją zatrzymam. Przygotowanie musimy umieścić pierwszego naszego przeciwnika, pierwszego bossa w strefie przeciwności oraz jeden obszar. I pozostałe karty są odłożone na bok. Pozostałych dwóch wrogów i jeszcze jeden obszar. Resztę talii tasujemy. Na stronie 1b mamy oczywiście powiedziane, że musimy pokonać Murzaga, inaczej on nie może opuścić strefy przeciwności. Jak go pokonamy, to od razu przechodzimy do następnego etapu. Więc dobieram kartę, no trafiło się genialnie. Więc na start już od razu bierzemy Aether Swordsmana, dwa siły woli, bardzo ważna karta, albo nie powiedziałem, że siła woli jeszcze chcę mieć na startowym ręku. Tutaj nie miałem, co prawda, ale było obniżenie zagrożenia, był dobór kart i była broń, więc postanowiłem to zatrzymać. Więc tego szukacie w tej talii, bo to robicie mulligana. No i broń oczywiście trafia na Danhira, idziemy na wyprawę w tym momencie wszystkimi. Zagrożenie wzrasta od 1 przez Glorfindela. Mamy podstęp, że musimy albo położyć 3 żetony postępu, albo możemy odkryć dodatkową kartę. Na pewno tyle kart, ile jest wrogów, ile jest graczy w grze, ale w tym przypadku jak gram solo, to jest po prostu karta, która robi search i nic więcej tak naprawdę, więc odkryłem ją. Droga, Morgulska Droga się trafiła. To jest bardzo przyjemna karta. Najlepsza w talii, jaką mogłem wyciągnąć tylko. Ona po zbadaniu pozwoli nam zadać jedno obrażenie wrogowi albo usunąć jeden żeton z karty do wieży. Tutaj nie powiedziałem, że jeszcze w strefie przeciwności mamy kartę do wieży, która jak zdobędzie 10 żetonów postępu
to przegrywamy od razu grę, więc nie chcemy tam kłaść, czy wiadomo. Przechodzimy do kolejnej fazy, jak widzicie, tutaj się nic nie dzieje, aż dopóki nie przejdziemy do ataków graczy. I w tym momencie Damhir może zaatakować, jak atakuje w strefie przyjemności, to ma plus 1, więc 3 plus broń, która mu daje dodatkowe 2, 5, minus 2 tarcze, to 3 obrażenia w naszego bossa. Nowa runda. Trafiła się Arwena. Tutaj miałem dwie opcje, albo Imladris, albo Arwena. Postanowiłem, z tego co pamiętam, że siła dobierania kart jest ważniejsza, tak? więc Imladris wchodzi do gry. W planowaniu oczywiście. I co? Tutaj nie ma żadnych takich efektów, które zabijają postać, jak jest wyczerpana. Więc mógłbym już wcześniej wyczerpać, no ale tak naprawdę nic by mi to nie dało póki co, więc ponownie wszyscy dla wyprawy, zagrożenie wzrasta o 1. I tutaj jeszcze zanim, tak naprawdę w fazie planowania szybko cofnąłem, zagrałem drugą broń na Damhira, bo w sumie mogłem, zapomniałem o tym. Więc dodatkowe 2 ataku. Jeden ataku dodatkowy, potencjalnie 2, jeżeli atakujemy kogoś, kto ma większe zagrożenie niż nasze, co zazwyczaj będzie miało miejsce. Dobrze, i tak. Mamy 3 więcej woli niż w strefie przeciwności jest zagrożenia, bo mamy 4 do 7. A karta, która nam wyszła, to jest Morgulski Obrońca. On ma taki efekt, że jak zadajemy obrażenia kapitanowi, to zamiast na kapitana kłaść to obrażenia, to kładziemy na nim. Więc zapobiega zabiciu bossa. Bardzo dobra w sumie karta. Możemy przejść do fazy ataku i teraz tak naprawdę tutaj mogłem go już zabić, bo mogę go zaatakować za 7, co mu przydzieli 5 obrażeń. Tutaj akurat jest taki minus, że Tanhir nigdy sam nie będzie w stanie go pokonać. Następnie mogłem, nie wiem, czy chyba tego nie zrobiłem, bo tak. W oknie akcji sobie pozwoliłem użyć Imladris jeszcze, poukładać sobie karty w przyszłości, jakie będę chciał mieć. Żadnego doboru kart nie ma, ale wziąłem sobie już na przyszłość Helma. I przygotowałem wszystkich, a powinienem Danhirem zaatakować bossa i wtedy te obrażenia by przeszły na kapitana i bym go już miał z głowy, no ale to nic nie zmienia. Arwena zagrana oczywiście, moje zagrożenie wygląda całkiem dobrze, mam 23 dopiero, a w strefie kapitan, który jest w strefie przeciwności ma 30, to jest zwarcie, więc jeszcze dosyć tam sobie długo posiedzi. Znowu wysyłam wszystkich. Więc z Glorfindela muszę podnieść zagrożenie o 1. I zobaczmy, co nam wyjdzie. Zguba 3. I to jest chyba najgorsza karta, jaka mogłaby wyjść. Bo musimy policzyć karty w strefie przeciwności i odkryć, odrzucić, znaczy wstosować je do talii spotkań i tyle samo kart odkryć. Mamy w strefie przeciwności 4 karty, bo ten podstęp nie jest strefą przeciwności, tak naprawdę. Więc 4 karty muszę odkryć, przy czym boss nigdy nie może opuścić i karta do wieży też nigdy nie może opuścić, więc muszę odkryć 4 karty, przy czym dwie jeszcze zostają w strefie przeciwności. Mamy podstęp, który dodaje jeden żeton postępu tylko na karcie ku wieży. Wszedł porucznik z Mordoru, który powoduje, że muszę jeszcze raz podstęp rozpatrzyć. To kolejny żeton postępu. I tak naprawdę druga karta to jest ten morgulski obszar. Mamy przeciwnika z łucznictwem, no i jeszcze jeden podstęp, który podnosi nam zagrożenie o tyle, ile żetonów na karcie ku wieży. Więc dosyć ciężki taki start, znaczy nie start, bo to już trzecia runda, ale ten podstęp, i najgorsze, że nie można go anulować w ogóle, jest dosyć mocny. I tak udało mi się umieścić jeden żeton postępu, co jest całkiem spoko. No i zdecydowałem się tutaj podróżować, bo w strefie przyjemności sporo zostało tego zagrożenia. Jeszcze tej siły woli nie mam takiej mocnej, więc postanowiłem podróżować. W fazie testu zwarcia z nikim nie muszę wchodzić w zwarcie i musimy teraz przejść do początku fazy walki. Tak naprawdę, po pierwsze co, to muszę rozpatrzeć łucznictwo.
Łucznictwo to jest równe w sumie różnych sfer w grze. Mam dwie sfery, taktyka i duch, więc to są dwa obrażenia. Jeden dla Arweny, jeden dla Marego przydzieliłem. No i teraz mogę przejść do ataków gracza. Danhir atakuje za 7, co jest akurat w wypadku tego przeciwnika idealne. On ma dwie tarcze, 5 życia, więc ginie. Więc sam raz. Przypominam, że Danhir ma plus 2 z jednej broni, plus 2 z drugiej strony. No i teraz tak, trafił mi się dobór kart, więc bardzo dobrze. No i teraz tylko kwestia, które z tych kart bym chciał wziąć na rękę jako pierwsze. Na pewno niespodziewana odwaga i feint to są podstawy. I stwierdziłem, że wezmę Dwarven Tomb, bo ewentualnie Element Council będę sobie mógł jeszcze wziąć na rękę w przyszłości, bo tutaj miałem pewność, że zabiję przeciwnika w strefie przeciwności dzięki Danhirowi, więc. Idziemy na wyprawę ponownie. Arwena, Aetir Swordsman, Merry i Glorfindel, który. A może w tej turze już nie zagrałem Glorfindela? Chyba nie zagrałem, no mi nie zależało. Więc trzy zagrożenia w dół dzięki Elrond's Council. Mam Arwenę, więc mogę to położyć do Merry'ego. I jeden siły woli więcej jeszcze w dodatku. Tutaj nie powiedziałem, ale Arwena zawsze daje tą tarczę jedną Glorfindelowi. No wyszedł obszar, najtrudniejszy obszar, znaczy najtrudniejszy, który ma najwięcej zagrożenia. Nie przekalkulowałem tego, lepiej było wysłać Glorfindela do wyprawy. Zapomniałem o tym obszarze. 5 zagrożenia, więc przegrałem tak naprawdę o 2. Musiałem sobie ponieść zagrożenia, ale to jest jeszcze ciągle wystarczająco, żeby nie wszedł ze mną zwarcie kapitan. No i 7 to też idealnie, żeby zabić porucznika z Mordoru. On idzie do puli punktu zwycięstwa. Po tym, jak go zabiłem, mogę zagrać Fauxhamem. Odpowiedź, kiedy zostanie zabity przeciwnik, mogę wyczerpać broń dołączoną do bohatera, aby dobrać trzy karty. No, trzy karty, które dobiorę, to od razu wiecie. I przygotuję się na kolejną turnę. O, jest Anshin Mahon, kolejny dobór kart. Fauxhammer, kolejny dobór kart, więc bardzo dobrze. I mam. Mam feint, co prawda, na ręku, ale dla pewności też by było mieć dobrze te drugie wydarzenie, które powstrzymało atak wrogów, bo on powstrzymuje atak wszystkich wrogów z nami zwarciu, więc to też jest takie dobre zabezpieczenie. No a stwierdziłem, że dobra, póki co nie zapowiada się, żeby ktoś wszedł ze mną zwarcie, zwłaszcza, że mam jeden zasób na Anshin Mahon, a trzy zasoby pójdą na pozdrowienia Galadriemów. Moje zagrożenie wtedy znowu spadnie do 24. Mogę spokojnie jeszcze parę ładnych tur sobie pograć, bo tak naprawdę strategia jest taka, żeby zagrać jak najwięcej tur, przygotować się w tym pierwszym etapie. Bo ten wróg ma 30 do zwarcia i możemy sobie trochę z nim posiedzieć, a kolejni mają bardzo mało, 10 i 10 i 1 z tego co pamiętam, więc oni już na pewno wejdą na zwarcie od razu i mają też kiepskie efekty, zwłaszcza ten drugi. Jak atakują, więc dobrze się przygotować. Wszedł wróg, jeden zagrożenia i jeden, trzy ataku ma. I jak on atakuje i zabije chyba jakąś postać, to kładzie żeton tempu na karcie kuwierzy, więc. Jedyne co złe w tym przeciwniku, tak naprawdę, to że. Ma niskie zagrożenie, więc musimy uważać, żeby mieć jakiegoś obrońcę albo jakiś sposób, żeby nas nie atakowali. Tutaj jeszcze co chciałem zrobić, to zamiast pozdrowienia Galadriemów, postanowiłem, że jednak zagram w fazie rozpatrywania wyprawy, zagram Krasnoludzki Grobowiec, cofnę sobie Elrond's Council na rękę, zagram go, obniżę zagrożenie o 3 i dodam jeden siły woli. Dzięki czemu kapitan ze mną nie wejdzie w zwarcie, a ja umieszczę o jeden żeton więcej postępu na tą kartę, bo chciałem utrzymać do ostatniego etapu, ale jeszcze daleko jest do tego, więc chyba sobie po prostu przejdę go i dobiorę trzy karty w następnej rundzie. No i tutaj musimy wykonać testy zwarcia. Ten wróg wchodzi do nas w zwarcie. I tak naprawdę on ma trzy ataku, mógłbym pójść niebronionym. Tutaj nie ma jakichś strasznych efektów cienia, no ale może się trafić taki łańcuch rzadko, ale się może trafić łańcuch, że dostanie bardzo dużo do ataku, bo dodatkowe karty, za każdą kartę cienia później do ataku, więc to jest dosyć ryzykowne. Feint chciałem trzymać na później,
Mogłem poświęcić Imladris jeszcze, której nie chciałbym poświęcać, bo wiadomo, ona fajnie ustawia nam karty i pozwala wrzucić te karty, które dobierają karty naprzód i sobie wziąć i później dobierać więcej, więc Feint moim zdaniem w tej sytuacji jest najlepszą opcją. Nie Foehammer, tylko ten drugi Goblin z Cleaver nie pozwoliłby go zabić, bo to nie jest ork. Więc za jeden zasób Feint, ten wróg nie atakuje, Dunhill atakuje za 2 plus 2 bronie po 1, to akurat 4, tyle co trzeba. I tutaj błąd. A nie błąd. Dobra, myślałem, że miałem Foehammer na ręce. Zapomniałem, że nie miałem Foehammer. Znowu użyłem Imladris. Tutaj stwierdziłem, że zagrożenie trzeba zniwelować, więc tak sobie ustawiłem karty. Bo chciałem w tej rundzie zagrać niespodziewaną odwagę. Problem jest taki, albo Danhira. Problem jest taki, żebym musiał przyjąć jakieś skuby, ewentualnie ze strefy przeciwności, i to by było kiepskie. Poza tym Glorfindelem musiałem mieć na wyprawę, więc poszedłem. Zagrożenie o jeden więcej panią podnieść tam chyba do niego. Poniosłem, dobra. To mam równe 30. No i wyszedł kolejny obszar, więc jeden więcej jest w strefie przeciwności niż ja wysłałem woli. Pozwoli zrobić. Zaczyna się robić problem, ponieważ są obszary i brakuje mi tej siły woli, więc muszę jakoś ją zdobyć. A nie mam wroga, którego mogę pokonać w tym momencie, więc Foehammer mi też nie zadziała. Za trzy oczywiście zagrywam powodu rozdrobienia Gadolinów, żeby wróg, boss nie wszedł ze mną w zwarcie. Gdybym go zaatakował w tym momencie, ten go zabił, więc zdecydowałem się nie. No i takie są moje opcje. Co tu zrobić? No, Gandalf da dużo siły woli, więc byłby spoko. Bo Elrond's Council doda mi tylko naprawdę jeden siłę woli, więc chciałem sobie zatrzymać Gandalfa na później, no ale mam jeszcze dwóch innych w talii, więc później może dojść. Zaczynamy nową rundę. Zasoby z Merego tak naprawdę są tylko potrzebne na początku gry do zagrania dwóch broni. Później ewentualnie jeszcze Feint można czyli zagrać. No tak, no to jeszcze to może być, ale tak to je trzyma i są nieużywane, niepotrzebne, więc staramy się wydać z jego puli zasoby na Gandalfa. No i trzy karty nowe weszły, plus sporo siły woli teraz na stole, plus wszedł ten Elrond's Council, który obniży mi zagrożenie, też jednej woli więcej dołoży. No nie ukrywam, że tutaj kolejny Aethir Swordsman by się przydał, Szermierz z Nathitiru, który by na pewno to podbił, ewentualnie jakiś Sylvan Refugee, który jest tani i też ma dwa siły woli. Zagrady Elrond's Council, siła woli 1 do przodu, zagrożenie 3 do tyłu. No i nazbierałem 14 tej siły woli, w strefie przeciwności mamy 10. Wszedł wróg, więc zabrakło mi dwóch, aby przejść, przepraszam, zabrakło mi jednego, aby przejść aktywny obszar. Więc to. Krasnoludzki grobowiec. Wracam na rękę sobie z powrotem Elrond's Council. Za jeden zasób oczywiście. No i zagrywam Elrond's Council, więc plus jeden do siły woli, zagrożenie. Kolejne trzy w dół. I to jest idealnie tyle, ile trzeba, żeby przejść aktywny obszar, który mi pozwala zadać albo obrażenie wrogowi, albo ściągnąć żeton postępu z kuwierzy. I na tą opcję się właśnie zdecydowałem, żeby żeton postępu. Tutaj trochę tam sobie przestawiłem postacie, bo coś mi się kliknęło, ale to nie patrzcie, to było wszystko dobrze przeliczone. I teraz umieszczam trzy żetony postępu i mogę dobrać ponownie trzy karty. Zanim to położyłem, tak naprawdę powinienem Imladris użyć, chociaż tam zaraz z Foehammeru i tak dobiorę kolejne karty. Nie ma to znaczenia. Tak, trzy karty dobrane, kolejny Gandalf, kolejna Feinta, więc jestem z tym ustawiony. Oczywiście do tego obszaru podróżujemy, który masz 5 zagrożenia.
fazie testu zwarcia nigdzie, z nikim nie wchodzę w zwarcie. Na początku fazy walki muszę znowu przeznaczyć trzy ucznictwa, no ale tutaj jest Gandalf, który idealnie pochłonie te ucznictwo. No i Tanhir atakuje za 7, niszczy przeciwnika, co mi pozwoli zagrać kolejny Full Hammer, wyczerpać broń i dobrać trzy kolejne karty, więc tak naprawdę dzięki... Ta gra by była o wiele, wiele dłuższa, ale dzięki Imladi Stargazer mogą sobie ustawić te karty, które dobierają karty i już jestem całkiem dobrze ustawiony. Teraz dwóch szermierzy Zetiru mi wejdzie, będę mógł ich zagrać. Test woli też jest, co jest kuszące i tak naprawdę nie wiem, czy nie powinienem testu woli tutaj wrzucić szybciej, no ale zdecydowałem się w końcu na więcej siły woli, bo już strefa przeciwności nie wyglądała tak źle. Na koniec rundy oczywiście Gandalf musi odejść i zaczynamy nową. Kartą, która... Aha, dobra, test woli miałem jeden na ręku. Teraz dopiero spojrzałem. Szermierz na Detiru wchodzi do gry. Jeden. Zaraz wejdzie drugi i zostanie mi akurat jeden zasób na test woli ewentualnie. Jeden zasób na Merym na potencjalną feint, gdyby była jakaś potrzeba. I sami szermierze chodzą na 12 na wyprawę, więc w tym momencie już nie muszę bohaterami chodzić i ten podstęp, który... To nie podstęp, to jest chyba nietoperz, który zadaje dwa obrażenia bohaterowi przydzielonemu do wyprawy i jeszcze trzeba go usunąć z wyprawy. Idąc samym Merym bez Glorfindela to jest samobójstwo, więc tego nie róbcie nigdy. Bo jak on wyjdzie, no to macie po bohaterze. No chyba, że macie test woli, to możecie to anulować. Tutaj dopiero zaznaczyłem, że Arwen daje tarczę Glorfindelowi, ale to tak by było zawsze. No i kolejny wszedł wróg do pokonania i nie zagrałem ciągle niespodziewanej odwagi, więc Danhir nie może jeszcze dwa razy atakować, więc tylko będę w stanie poranić tego wroga. Ten obszar, do którego teraz podróżowałem, w ogóle ma taki efekt, że na koniec rundy muszę cofnąć wroga w zwarciu ze mną do strefy przeciwności, więc tutaj nie było potrzeby albo sensu nawet wchodzić z kimś w zwarcie w tym momencie. Zresztą pod kontrolą. W tym momencie już jest cała rozgrywka jest pod kontrolą. Tutaj już tak naprawdę nic się nie może wydarzyć. Te karty, których nie można było anulować, takie jak Potęga Mordoru, bodajże ten podstęp, no i jeszcze Porucznik z Mordoru, którego efektu też nie można anulować, już wyszły. Więc jakby wyszło coś strasznego, to okej. Mogę to anulować testem woli, a jak wyjdzie taki kiepski wróg, jak widzicie, który ma potężne statystyki, masę ataku, sporo punktów życia, ale ma 40 test zwarcia, więc sobie może posiąść do strefy przeciwności. Jedynym minusem jest to, że nie mogę wydawać zasobów innych niż taktyki, dopóki on jest w strefie przeciwności. Więc no trochę tam sobie posiedzi, no 8 ataku ma, więc nie zamierzam z nim w ogóle wchodzić w zwarcie, no a Danhir w dwie tury go jest w stanie pokonać, więc zatrzymam sobie i pozbieram zasoby. Co ciekawe, karty neutralne w tym momencie można zagrywać, bo ten wróg powstrzymuje tylko zagrywanie, znaczy wydawanie zasobów z puli bohaterów, którzy mają symbol przywództwa, ducha albo wiedzy. No i tutaj kolejna karta, już miałem przeliczone ile mam pójść, bo wiedziałem, że najwięcej może wyjść 5, więc za tyle poszedłem, podróżujemy. W fazie ataku zabijam tego wroga, zadaję mu, za 7 go atakuję, kolejne 4 obrażenia, więc jest po nim. No i szedł resourceful. Mam pozdrowienia Galdrimów na ręku, więc jak najbardziej będę w stanie go sobie zagrać, więc... Zagrać oczywiście za sekretność, czyli o 3 taniej. Tak jakby się powinno, jak się go powinno zagrywać. Więc pozdrowienia, zagrożenie na 19 i oczywiście wydajemy zasoby z Merego. I ten resourceful, no czy na Glorfindela, czy na Danhira, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby na bohatera z ducha, tak? Bo te zasoby z ducha są najbardziej potrzebne. Jeszcze jeden zasób sobie wydałem, aby dobrać sobie na stół. Znaczy, to jest teoretycznie 2 siły woli więcej, ale mogę w międzyczasie Gandalfa zagrywać, więc stwierdziłem, że
Może na razie się wstrzymam. To jest dobry też bloker, tak naprawdę można go poświęcić i wrzucić pod jednego z kolejnych bossów, ale nie zagrywajcie nigdy trzech, no chyba że wam sytuacja każe, będziecie mieli potężny brak siły woli, no to wtedy okej, okay, ale wystarczy, że później zagracie Gandalfa i wszystkich tych trzech Sylvan Refugees stracicie, więc dobrze tam sobie zagrać jednego albo potraktować go trochę jak feint żywy. No i Danhir teraz atakuje. O, kolejny Resorfów mi wszedł. Będę mógł go zagrać w przyszłej rundzie też. Karta, która wyszła, to oczywiście był kolejny Bodyguard. Więc tylko jeden zagrożenia tam weszło. I tutaj mogłem Danhirem, bo zapomniałem, że mam niespodziewaną odwagę. Tutaj powinienem atakować drugiego kapitana. Czy tam boss, no to by było nieważne. I tak by tyle samo obrażeń dostał. Ale zapomniałem. Jakoś strasznie tutaj nic się wielkiego nie stanie, bo nic się nigdzie nie śpieszy, więc powoli tak będę mógł ich zabijać. Wchodzi Elfhelm. Statystyki ma całkiem niezłe, no ale najważniejsze jest ta jego odpowiedź, że dopóki jest przygotowany, to jeżeli talia spotkań, czy karta wyprawy, czy nieudana wyprawa nam podniesie zagrożenie, to możemy to zagrożenie obniżyć o 1. Wychodzi wróg, ma efekt wymuszony, że jak opcjonalnie z nim wchodzimy w zwarcie, no to musimy umieścić jeden rzut na postępu na kuwierzy. Dla mnie tam sobie może 6 strefciwności, bo i tak zaraz z niej spada. No i co, tutaj jest co? Gandalf do dobrania, wszystkie takie karty są, które są ciekawe, ale na ten moment żadna nim nie potrzebna, one będą potrzebne w późniejszym etapie gry, już na ostatnim przeciwniku, więc niech idą po kolei, dopóki tam się nie trafi jakiś kolejny dobór kart. Z Dwarven Tomb patrzyłem sobie, co tu mogę zagrać. Żadnego obszaru nie ma, ale jakby wyszedł jakiś, to bym sobie pewnie cofnął Ancient Machan, żeby szybciej przejść przez te karty, bo jest jeszcze kilka, które chciałbym pozyskać. Na pewno więcej feint by się przydało. W sumie feint by się przydało więcej. No i Light in the Dark też. Ta runda jest po prostu identyczna jak poprzednia. Więc ponownie wyszedł ten wróg, którego bez problemu zabiłem. Liczyłem co prawda na jakiś obszar, ale nie wyszedł. No i gramy szybko. Tutaj nie ma co zagrywać. Jedyną opcją jest tylko jeszcze cofnięcie sobie pozdrowienia Galdriemów na rękę, ale 30 do 30 mi jeszcze sporo brakuje. O, super, wszedł obszar, który oczywiście podróżuje. Na główną kartę wyprawy nie umieszczam żadnych postępów, bo nie są potrzebne, a w żaden sposób nie będę mógł też ich cofać, więc niech tam sobie po prostu siedzą. Nic nowego, ciekawego nie doszło i tutaj sobie chyba przypomniałem, że mam niespodziewaną odwagę, więc mogę przygotować Danhira, bo w poprzednim ataku zaatakowałem tego obrońcę. Ale teraz mogę zaatakować bossa. I zadałbym mu 5 obrażeń, ale te 5 obrażeń musi przejść na obrońcę, więc ginie. W ten sposób można legalnie to rozegrać, że obrońca może spaść w jednej turze. To tak, mimo że Danhirowi brakuje jeden ataku, ale zawsze można zaatakować jego i później bossa. Dobra, za jeden zasób zagram sobie tutaj ten krasnoludzki grobowiec, żeby ten Ancient Mahon ściągnąć sobie na rękę, bo przydadzą mi się karty. Mieć dużo kart to zawsze jest plus. Zwłaszcza, że nie będzie żadnego problemu, żeby pójść na wyprawę. I tak jak widzicie, Glorfindel i Merry w ogóle nie grają już. Są tylko po to, żeby zbierać zasoby i dali niskie początkowe zagrożenie. Więc światło Walinoru jest zupełnie niepotrzebne. To jest chyba jedna z nielicznych talii, w których tak mam, że Glorfindel jest bez światła Walinoru. No i tutaj muszę ponieść zagrożenie o jeden za każdą postać wysłaną na wyprawę. W tym momencie to było 3 zagrożenia. Więc nie ma sensu tego anulować, to tylko Doom 3 tak naprawdę i ta karta nic więcej nie robi. Gdyby słowo kluczowe miała karta wyprawa, to jeszcze by miała ta karta mroczną falę, to wtedy można by było anulować. Trzy nowe świeżutkie karty, które doskonale wiedziałem jakie są, ale za to kilka nowych z tyłu. No, jak najbardziej Foehammer z tyłu jest. Kolejny dobór kart i A Light in the Dark. Nie, no i dwie bronie są, które już nie są tak potrzebne.
Powinienem sobie Foehammer wstawić na początek. Nie wiem, czego wstawiłem go później. Chyba bardzo chciałem Light in the Dark. Być może tutaj już się zastanawiałem, czy przechodzić do kolejnego etapu. Bo mam dosyć sporo sprzymierzeńców, sporo siły woli. Na karcie kuwierzy jest mało, więc jak teraz przejdę, to będę sporo w stanie zrobić. I tak, zadaję 5 obrażeń, więc pokonałem kapitana, który nie atakował mnie ani razu, miał swoją drogą taki efekt, że jakby mnie atakował, to by odkrywał kartę stali spotkań, jeżeli by był to wróg, to by wchodził ze mną w zwarcie. Efekt 1B mówi nam, że musimy umieścić Alcarona, on ma 10, 3, 4, 3, 5 życia i ma dwa efekty wymuszone. Pierwszy taki, że jak atakuje, to umieszczamy żeton postępu na kuwierzy. Drugi efekt jest taki, że jak dostanie kartę cienia bez efektu cienia, to atakuje jeszcze raz. I ponownie na karcie wyprawy 2B, jeżeli pokonamy tego wroga, to przechodzimy do kolejnego etapu. Nie możemy, ten wróg nie może opuścić strefy przeciwności. Jesteśmy ciągle w fazie walki, pamiętajcie, jesteśmy ciągle na etapie ataku wrogów. Więc Danhir raz zaatakował, może zostać przygotowany. I mogę Alcarona zaatakować za 7. No i znowu tu brakuje jeden. Jedyne, co bym mógł zmienić w tej talii, tak naprawdę, i tak się zastanawiałem nad tym, to jakiś jeden jeszcze boost do ataku. Tylko problem jest w tym, że na przykład jak Unseen Strike dodaje plus 3 ataku, jest super, ale musimy mieć więcej, znaczy mniejsze zagrożenie niż przeciwnik, te zwarcia, więc na takiego Alcarona i tak by to nie zadziałało. A nie chcę mieszać innych sfer, więcej broni nie mogę włożyć, bo już jest ograniczenie, więc to nie zadziała. Ale ten, tak w ogóle Danhir tutaj atakował tylko za 6, nie za 7. Więc tam chyba źle obrażenia przeznaczyłem. Chociaż nie, miał 3 tarcze, dobra. Nie, tak. Powinien mieć 3 obrażenia tylko. Alcaron, bo jeden z dodatków, jedna z broni mówi, że ona ma plus jeden dodatku, plus dwa, jeżeli atakuje kogoś o zagrożeniu wyższym, o teście zwarcia wyższym niż, czy tam zagrożenie niż moje, więc tutaj już w tym momencie ma niższe. Ale to nie będzie miało żadnego znaczenia, bo w przyszłej rundzie go po prostu pokonam. Na wyprawę wystarczy, że pójdę za 5, tak naprawdę więcej niż 5 tutaj nie wyjdzie ze strefy przeciwności. No i wszedł kapitan. Obrońca, nie kapitan, tylko obrońca, który będzie mi tutaj przeszkadzał w zabiciu tego bossa. Potencjalnie może będę musiał z nim jeszcze jedną rundę przetrwać. Więc tak, wchodzimy w nim zwarcie, bo musimy, on do nas chodzi. Na początku fazy walki dostaje kartę cienia. No i teraz mamy okno akcji, w którym możemy zagrać feint za jeden zasób, aby nie atakował. Tutaj miałem kilka opcji, wybrałem feint. Chociaż nie wiem, czy nie lepiej by było coś innego. Bo nie będę w stanie go zabić, chyba że użyję Goblin Cleaver. Na pewno Danhir jest w stanie zadać 5 obrażeń obrońcy. I tutaj mam dużo ataku, ale te wszystkie obrażenia pójdą w tego obrońcę ponownie, więc nie zabiję go. Więc mogę albo jeszcze jedną rundę poczekać, albo zużyć jeden Goblin Cleaver. Goblin Cleaver swoją drogą mogę wyczerpać broń, aby wybrać wroga zwarciu ze mną i zadać mu dwa obrażenia, trzy, jeżeli to jest on. I tutaj z tego co pamiętam, tak zagrałem chyba, że to byłaby najlepsza opcja, bo czekanie jednej rundy może wyjść kolejny obrońca. Nie zobaczyłem ile jest w strefie przeciwności. Chociaż nie, widzę, że zdecydowałem się na zaatakowanie kapitana, więc wystarczająco ataku, obrońca zginął i będę grał jeszcze jedną rundę. No, mam Light in the Dark, więc spokojnie mogę go później cofnąć sobie do strefy przeciwności. Dobra, doszedł Foehammer, który na pewno się odpali w przyszłej rundzie. Dwa testy woli na ręku, dwóch Gandalfów, już jest wszystko, co potrzebne tak naprawdę. To tylko jest kwestia tego, żeby dokończyć ten scenariusz, tak? Wyszedł podstęp, bardzo zły, który zadaje trzy obrażenia każdej postaci z jednej strefy
poza jedną strefę wpływów, czyli wybieramy jedną strefę sferę wpływów, a pozostałe postacie, które nie należą do tej sfery, to dostają 3 obrażenia, więc tutaj by mi, jakbym wygrał ducha, no to by zginął tylko Mary, jakbym wybrał taktykę, no to by wyczyściło moją całą talię, więc test woli jak najbardziej przydatny. No i wchodzimy znowu w fazę walki, początek fazy walki, karty cienia rozdane, ucznictwa nie ma żadnego, więc przechodzimy do ataków wrogów, ale zanim to w oknie akcji zagramy A Light in the Dark, bo Faint już nie miałem niestety, która się wydaje lepszą opcją, ale za dwa zasoby Light in the Dark. I cofamy wroga do strefy przeciwności. A jak jest w strefie przeciwności? No to ciach. Danhir atakuje za 6 go, minus 3 to 3 obrażenia, plus 3, które powinien mieć wcześniej, no ale to i tak jest 6 więcej niż trzeba. I ostatnia karta wyprawy, tak naprawdę musimy dodać Nazgula z Minas Morgul oraz Biały Most. I Biały Most ma tyle zagrożenia i tyle żadnego postępu, ile jest na karcie kuwierzy, więc tylko jeden. Utrzymałem dosyć nisko ten poziom żetonów postępu, co jest spoko, ale zazwyczaj tak jest około 3-5, powiedzmy mniej więcej. W koszmarnej wersji jest łatwo przegrać przez te żetony postępu, w podstawowej nie ma to problemu. I tutaj na efekcie 3B musimy odkryć jedną kartę na gracza z talii spotkań. Mi się trafiła do Morgulska droga znowu, więc po prostu idealny obszar. Jesteśmy ciągle w fazie walki, pamiętajcie. Jesteśmy przy etapie ataku graczy na wrogów. Więc przygotowuję Danhira i atakuję tego Nazgula. Ale nie powiedziałem, co robi Nazgul. Za chwilę to powiem, bo jeszcze pierwsze co, to oczywiście pokonałem wroga, więc powinienem zagrać Foulhammer. To jest odpowiedź. Więc wyczerpuję broń i dobieram 3 karty. A co ten Nazgul robi? W polskiej wersji jest błąd, bo jest napisane, że zmniejszamy obrażenia zadane mu o 1. Tak naprawdę zmniejszamy wszystkie obrażenia zadane mu do 1. Więc on może tylko jedno obrażenie przyjąć z jednego ataku. Ale oczywiście bezpośrednie obrażenia, jak na przykład Goblin Cleaver, czy chociażby ten gondorski sprzymierzeniec, który zadaje, albo Spearowcy z Citadel, dopóki zadają i, znaczy mogą zadawać 5, ale zawsze tylko jedno wejdzie, więc to są kolejne obrażenia, które można dać w tej rundzie, więc jak widzicie, to jest taki sposób na niego, żeby przyspieszyć, no bo tak, to byśmy musieli grać 5 razy. W koszmarnej wersji jeszcze dodatkowo są karty, które go leczą z wszystkich punktów życia, więc gra się przedłuża. Dobra, nowa runda. Moja ręka wygląda znakomicie, mam 3 karty, które pozwolą mi zupełnie zniwelować ataki. Jak widzicie, nie wspomniałem o tym wcześniej, no bo gra dużo rund, ale te zasoby się kumulują i jest ich cała masa. Za 5 wchodzi Gandalf i Gandalf co robi? Zadaje 4 obrażenia jakiejś postaci. Oczywiście będzie to nasz Nazgul. Tylko, że zniszczenia są zniwelowane do jednego, więc tylko jedna rana. No ale to już jedna runda do przodu jakby gry. Idziemy na wyprawę. Tak naprawdę 5 siły woli mi wystarczy, żeby pójść. Nic tutaj więcej nie powinno się wydarzyć. Będę chciał podróżować do Morgulskiej drogi, bo ona, jak zostanie zbadana, to zada kolejne obrażenie w przeciwnikowi i mogę wybrać na z góra, więc to jest kolejny sposób, żeby to przyspieszyć. Ten obszar jest naprawdę bardzo fajny. I jak się trafi wcześniej, to warto go sobie zatrzymać w strefie przeciwności, żeby czekał i jak będzie akcja z ostatnim bossem, z Nazgulem, to wtedy go zagrać. Boss przychodzi, zagrywamy na niego feint. Obrażenie z ucznictwa znowu przyjmuje Gandalf, więc tutaj jesteśmy spokojni. Mam 2 razy Goblin Cleaver, więc mogę wyczerpać, zagrać jeden, wyczerpać broń, zagrać drugi, wyczerpać broń. To są 2 oddzielne akcje, więc to są 2 bezpośrednie obrażenia na naszego Nazgula. I tutaj została już tylko kwestia go zabicia.
Mam dużo więcej ataku niż trzeba, no ale chciałem się pobawić, zabiłem sobie jeszcze przeciwnika strefy przeciwności. I dopiero teraz postanowiłem zaatakować za 7. Zadaję ostatnie obrażenie. On został zabity, gra została wygrana. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się podobało i zobaczenia na kolejnym odcinku. Na razie.